Witamy, witamy, wędrowne motyle. Dzisiaj jesteśmy w Sandomierzu, widocznym za naszymi plecami, a także za Wisłą. Pokażemy Wam kilka najfajniejszych miejsc, które warto tu zobaczyć. Turyści przyjeżdżający do Sandomierza mają okazję zobaczyć bardzo dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny w kształcie wrzeciona z rynkiem głównym oraz małym rynkiem. Niestety nie zachowały się do dzisiaj mury miejskie. Ale Sandomierz zyskał oczywiście na popularności nawet 100% dzięki serialowi Ojciec Mateusz. To przykład bardzo fajnej promocji miasta przez serial i twórcy byli tak zadowoleni i włodarze miasta, że województwo świętokrzyskie potem kazało wysyłać Ojca Mateusza w różne części województwa świętokrzyskiego, żeby promować też ten region przez ten serial. Sandomierz jest jednym z najważniejszych historycznych miast w Polsce, bardzo malowniczo położony na nadwiślańskiej skarpie, która stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich. O ważności tego miejsca stanowi chociażby fakt, że sam Gal Anonim, wspominając super miasta ówczesnej Polski, wśród Krakowa i Wrocławia wymieniał właśnie Sandomierz. Sandomierz był siedzibą księstwa, potem przez 700 lat miastem wojewódzkim. Podupadł trochę, jak w 1260 przelała się przez niego fala inwazji Tatarów, ale potem w XV wieku szybko odrósł jako super bogate miasto, centrum handlu zbożem, nie tylko zbożem, winem i tak dalej, nad Wisłą. Pod miastem do dzisiaj zachowały się część piwnic, która jest trasą turystyczną. No i to miasto dzięki temu handlowi wiślanemu było bardzo bogatym i ważnym miastem. To tak jak dzisiaj miasto ze strefą ekonomiczną. Będąc w Sandomierzu, warto oczywiście wspiąć się na gotycką bramę opatowską, która uważana jest od wielu lat za symbol miasta. Widać stąd nie tylko wspaniałą panoramę Sandomierza, ale także wstęgę Wisły, która pięknie okala mury dawnego grodu. Z tamtej strony dopłyniemy do Krakowa, z tamtej strony do Warszawy i tam też San dopływa do Wisły. Kolejnym symbolem miasta jest tak zwane ucho igielne. To jest jedyna pozostała furta, czyli przejście w murach obronnych, która służyła głównie zakonnikom. Zobaczmy, jaka jest szeroka. Jak na miasto królewskie przystało, Sandomierz jest, jak na tak dość małe miasto, jest usiany wręcz zabytkami najwyższej artystycznej klasy. Wśród nich na przykład XIV-wieczna bazylika katedralna, usiana mnóstwem polichromii w środku, gotycka. Gotycko-renesansowy ratusz, jeden z najpiękniejszych w Polsce i też charakterystyczny obiekt dla Sandomierza, a także XIII-wieczny kościół świętego Jakuba, troszeczkę poza Starym Miastem, na jego obrzeżach. I zamek królewski, właściwie jego pozostałości, jedno skrzydło wiszące nad skarpą. Okolice Sandomierza to natomiast jeden z najstarszych gór w Polsce, na przykład jeden z ich fragmentów Góry Pieprzowe. Lub takie miejsca jak te, ze względu na to, że okolica to w dużej mierze les, wąwozy lesowe, jak koło Kazimierza nad Wisłą. Ten akurat to położony prawie przy zamku wąwóz królowej Jadwigi. Zapraszamy Was do Sandomierza na sobotę, niedzielę, weekend. Ucieknijcie ze swoich miast.